Podczas spotkania z twórcami zapytaliśmy, jak udało się do spektaklu zaangażować tak doświadczonych aktorów. Od tego się zaczęło, że postanowiliśmy, że zrobimy wspólne przedstawienie. Szukaliśmy tekstu. Okazało się, że tekst leżał od kilku lat w szafie Barbary. I potem tylko trzeba było jeszcze poszukać wspaniałych aktorów. Co przyznam szczerze, że było całą przyjemnością. Jakim reżyserem jest nasz dyrektor? Dobrym reżyserem, ponieważ on, jakby tu powiedzieć tak, i nie wtrąca się, i się potrafi uprzeć też na tym. Także to taki jest, no... Tak. Uparty jak osioł czasami. Reżyser powinien być taki, słucha aktorów i z nich bierze, ale jak coś tam ma takiego swojego, to też tak się zapierał się, żeby go na przykład posłuchać. No i rzeczywiście. No. Miał rację. No, słuchaliśmy. Tak. Ale bardzo cenię w Darku to, że pozwolił nam się otworzyć, pozwolił nam szukać. To jest takie ważne, ponieważ no, my pracujemy na własnym materiale, to jest oczywiste, na swoich emocjach, swojej fizyczności i znamy siebie, wydaje nam się przynajmniej, że znamy siebie najlepiej i wiemy, ile możemy, prawda, ile możemy dać z siebie, a ile nam powinno się podpowiedzieć. I to było fantastyczne, że pozwolił nam trochę pobujać w obłokach, trochę pobłądzić i się odnajdywać znowu i znowu błądzić. To uwielbiam tego rodzaju pracę. Nie lubię, kiedy się mi narzuca swoją koncepcję. Najgorszy reżyser to jest taki, który przychodzi i wszystko wie.